10 najdroższych uczelni w Polsce. Dziś opowiem o najdroższych uczelniach. Za źródło posłużyła mi strona uczelnie.pl, a ranking opracowałem na podstawie najdroższych kierunków studiów na danej uczelni. W związku z tym, że oficjalnie na tej liście znajduje się 8 szkół, to na miejsce 9 i 10 bonusowo trafią szkoły średnie, a nie szkoły wyższe. Akademia High School Prywatna Szkoła Średnia w Warszawie. Stosunek nauczycieli do uczniów wynosi 60 do 100, co oznacza, że klasy są 10-osobowe. Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. Trzyletni program kończy się maturą międzynarodową. Studenci z grupy około 20 przedmiotów wybierają 3 lub 4 na poziomie A i dodatkowo obowiązkowy język polski dla obywateli polskich. Dla studentów zainteresowanych aplikowaniem na amerykańskie uniwersytety, szkoła przygotowuje specjalne kursy egzaminacyjne. Akademia High School rozpoczęła pierwszy rok nauki w zabytkowym budynku przy placu Trzech Krzyży, po czym przeniosła się do Wilanowa. Roczne czesne może wynieść nawet 40 tysięcy złotych. American School of Warsaw. Jedna z międzynarodowych instytucji oświatowych w Warszawie realizująca amerykański program edukacyjny. Szkoła została założona w 1953 roku jako prywatna, niedochodowa instytucja oświatowa i miała zapewnić edukację języka angielskiego w Warszawie dla dzieci wszystkich narodowości. Placówka uczestniczy też w programie przygotowywania swoich uczniów do zdawania matury międzynarodowej. Szkołą zarządza 12-osobowa rada powiernicza, której przewodniczącego i wiceprzewodniczącego mianuje ambasador Stanów Zjednoczonych. W American School of Warsaw uczy się około 1000 osób z ponad 50 krajów. W okresie PRL-u szkoła była niedostępna dla Polaków. Jest to najdroższa szkoła średnia w Polsce. Roczne, czesne wynosi nawet 60 tysięcy złotych. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie. Teraz przechodzimy do szkół wyższych, oczywiście w niektórych przypadkach ceny będą niższe niż te w średnich, ale są to już studia, więc z tego względu zaczynamy od punktu ósmego. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie jest jedyną prywatną uczelnią lingwistyczną w województwie mazowieckim i jedną z niewielu w Polsce. W ramach proponowanego kierunku studiów kształci cenionych na rynku pracy tłumaczy i nauczycieli języków obcych. Przemyślany program studiów i wykwalifikowana kadra dydaktyczna zapewniają realizację zakładanych efektów kształcenia dla profilu praktycznego. Opracowane przez uczelni ścieżki kształcenia uwzględniają zmieniającą się sytuację na rynku pracy oraz najnowsze zdobycze nauk lingwistycznych. Filologia rosyjska bądź niemiecka w trybie stacjonarnym kosztuje 11 600 zł rocznie. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W czerwcu 2014 roku Komisja Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi najwyższą ocenę w kategorii A. I dzięki temu Wydział Nauk Ekonomicznych znalazł się wśród 4,5% najlepszych jednostek naukowych w Polsce. Wydział powstał w 1953 roku jako Wydział Ekonomii Politycznej, choć ekonomii nauczano na Uniwersytecie Warszawskim od początku uczelni. Dopiero w 1977 roku przemianowano go na Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Studiowanie ekonomii na tym wydziale w trybie niestacjonarnym popołudniowym kosztuje 13 200 zł rocznie. Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina w Warszawie najstarsza i największa uczelnia muzyczna w Polsce, a także jedna z najstarszych w Europie. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk medycznych w zakresie dyrygentury, kompozycji teorii muzyki, instrumentalistyki, wokalistyki. Uniwersytet swoją tradycję wywodzi ze Szkoły Głównej Muzyki, założonej w 1810 roku. Studia na wydziale wokalistyki w systemie niestacjonarnym weekendowym kosztują rocznie 19 tysięcy złotych. Akademia Leona Koźmińskiego. Polska niepubliczna uczelnia akademicka, specjalizująca się w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w pięciu dyscyplinach zarządzanie, ekonomia, prawo, finanse i socjologia oraz ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu ekonomii i prawa. Uczelnia posiada wiele międzynarodowych akredytacji, co czyni ją jedną z najlepszych w Europie. Uczelnia od lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingach polskich niepublicznych szkół wyższych oraz od 2000 roku. Akademia zajmuje pierwsze miejsce w rankingu 100 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich. Studia na kierunku Digital Marketing w systemie stacjonarnym kosztują rocznie 22,5 tys. złotych. Kolegium Civitas, niepubliczna uczelnia w Warszawie, która rozpoczęła działalność w 1997 roku, zarejestrowana w rejestrze uczelni niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 129. Uczelnia ma pełne uprawnienia do nadawania tytułu magistra i licencjata. W dniu 28 listopada 2005 roku otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora socjologii. Uczelnia powstała z inicjatywy naukowców z Instytutu Studiów Politycznych i działa pod patronatem pięciu instytutów nauk społecznych Polskiej Akademii Nauk. Studia na kierunku Criminal Justice z podwójnym dyplomem z Anglia Ruskin University w systemie stacjonarnym kosztują 24 400 zł. Warszawska Szkoła Filmowa. Niepubliczna Wyższa Szkoła Filmowa założona przez Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy w 2004 roku w Warszawie. Obecnie stanowi jedyny w Polsce kompleks szkół filmowych z własnym kinem. W 2015 roku otrzymała nawet nominację do Oscara za etiudę Nasza Klątwa w reżyserii Tomasza Śliwińskiego. Od roku akademickiego 2011-2012 posiada uprawnienia szkoły wyższej. W październiku 2013 roku otworzyła pierwsze w Polsce studia licencjackie na kierunku tworzenie gier wideo. Od roku akademickiego 2015-2016 uczelnia uruchomiła anglojęzyczne studia międzynarodowe. W Warszawskiej Szkole Filmowej wykładają specjaliści i osobowości polskiego kina, między innymi założyciel Bogusław Linda. Studia na kierunku reżyseria lub organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej kosztują rocznie 24 600 zł. Warszawski Uniwersytet Medyczny, największa polska publiczna uczelnia medyczna, która prowadzi kształcenie na 16 kierunkach oraz studia podyplomowe. Według danych rankingu Uniwersytetów Świata pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w internecie ze stycznia 2016 roku, uczelnia uplasowała się na 1101 miejscu. Warszawski Uniwersytet Medyczny jest jedną z najstarszych uczelni medycznych w Polsce. W 2009 roku uczelnia obchodziła 200 nauczania medycyny w Warszawie. Korzenie uczelni sięgają aż 1809 roku, w 1816 roku Akademię Lekarską włączono jako wydział lekarski w skład Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawski Uniwersytet Medyczny kształci młodych ludzi w oparciu o nowoczesne programy nauczania i obowiązujące standardy europejskie. Dlatego współpraca międzynarodowa jest jednym z kluczowych elementów wdrażanej strategii edukacyjnej. Roczne kształcenie na kierunku lekarsko-dentystycznym w systemie niestacjonarnym popołudniowym kosztuje 42 800 zł. Uczelnia Łazarskiego. Polska niepubliczna uczelnia akademicka z siedzibą w Warszawie, założona przez Ryszarda Łazarskiego w 1993 roku. Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje kształcenie na trzech wydziałach: Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Medycznym. Uczelnia kształci prawników, ekonomistów, biznesmenów, pracowników administracji, polityków i dyplomatów. Od 2017 roku rozpoczęła także kształcenie lekarzy na Wydziale Medycznym jako druga w Polsce uczelnia niepubliczna. Rok nauki na kierunku lekarskim na uczelni Łazarskiego kosztuje aż 56 tysięcy złotych. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną dyszkę i koniecznie zajrzyjcie na kanał Światowa Historia, gdzie również codziennie staram się dodawać nowe materiały. Trzymajcie się, cześć!